Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Zabawki Nelly. Dzisiaj pokażemy genialną grę Dummel Discovery. Gra od 7 roku życia. Prawda czy? Fałsz. Tak jest, prawda czy fałsz. Genialna gra rodzinna od 2 do 5 graczy. Od 7 roku życia, natomiast już młodsze dzieci mogą się bawić. Moja córka Nela dostała tą grę na 5 urodziny i od 5 roku życia genialnie sobie daje z nią radę. Szczerze Wam powiem, że pytania są niebanalne i my dorośli bardzo często mamy problem z odpowiedzią na te pytania, więc myślę, że dla dzieci młodszych również to będzie świetna zabawa. Tak, są tryby gry. Jest jeden tryb gry, jest włącznik, wyłącznik i wersja demo. Proszę, Nelu, włącz wersję demo. Zaprezentujemy. Tak, wersja demo przedstawia. Szalone zdania, a twoim zadaniem będzie tak zgadnąć, czy jest to prawda, czy fałsz. Tak. Łzy krokodyli są słodkie. Naciśnij zielony przycisk, jeśli myślisz, że to prawda. Jak słyszycie, lub pytania są jeśli dość dziwne. Uważasz, że to fałsz. Ale Nelly, udało się odpowiedzieć na to pytanie. Słuchajcie, teraz może przejdziemy już do rozgrywki. Zagramy z Nelą. Proszę cię, Nelu, włącz już tryb gry. Skóra niedźwiedzi polarne. Tak, na środek. Dokładnie. Każda z nas wybierze sobie. Każdy z was wybrał kolor i nacisnął przycisk. Ostatnia osoba zatwierdza ilość graczy, naciskając zielony przycisk na środku. To ja pomarańczowy. I zatwierdzamy. Okay. Gramy we dwie. Będę wam mówił różne szalone zdania, a waszym zadaniem będzie odgadnąć, czy jest to prawda, czy fałsz. Naciśnij zielony przycisk, jeśli myślisz, że to prawda, lub czerwony, jeśli uważasz, że to fałsz. Jeśli odgadniesz, dostajesz jeden punkt, lecz jeśli się pomylisz, tracisz dwa punkty. Każdy zawodnik ma na początku 20 punktów. Gramy! Runda pierwsza. Runda pierwsza. W tej rundzie ja decyduję, kto będzie odpowiadał. Pamiętaj, żeby udzielić odpowiedzi, naciśnij najpierw swój przycisk, a następnie, jeśli to prawda, przycisk zielony, a najpierw jeśli fałsz, swój przycisk, przycisk czerwony. A później odpowiedź. Zaczynamy! Prawda czy fałsz? Starsze osoby mrugają tylko jednym okiem. Gracz różowy, odpowiedz proszę! Brawo, to są fanfary, że Nela odpowiedziała dobrze. Zgadza się. Jeden punkt! Brawo, Nela! Prawda czy fałsz? Nowonarodzone niemowlę płacze bez łez. Gracz pomarańczowy... No mi się wydaje, że faktycznie bez łez. Brawo, punkt dla mnie! To była prawda! Doskonale! Prawda czy fałsz? Powietrze w bardzo niskiej temperaturze może zamienić się w niebieski płyn. Gracz! A, jednak może się zamienić, widzicie? Tracisz dwa punkty! Skoncentruj się! Następne pytanie jest warte dwa punkty! Pytanie za dwa punkty. Kto będzie odpowiadał? Prawda czy fałsz? W mitologii rzymskiej Mars jest bogiem wojny. Gracz pomarańczowy, jaka jest twoja... Nie chcę się zbłaźnić. Dobrze! Ale to prawda. Słuchajcie, zgadywałam, szczerze. Ale masz farta! Zdobywasz dwa punkty! Wow! Prawda czy fałsz? Najwyższe dinozaury były tak wysokie jak 15-piętrowy budynek. Gracz różowy, odpowiedz proszę. O, czyli jednak fałsz. Może wyższe. Wiesz, że musisz zdobyć jak najwięcej punktów, tak? Prawda czy fałsz? Zgodnie z tradycją, żołnierze Straży Przybocznej Królowej Anglii pod kapeluszami ze skóry niedźwiedzia są łysi. Gracz pomarańczowy... Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie.
O, jednak nie są zdanie to łysi. fałsz. Prawda czy fałsz? Niektóre kwiaty są mięsożerne. Gracz różowy... Brawo! To była prawda! Bardzo dobrze! Gracz pomarańczowy, będę dla ciebie miły. Musisz odpowiedzieć na pytanie, ale sam możesz je sobie wybrać. Jeśli moje pytanie ci nie odpowiada, naciśnij swój przycisk, a zadam ci inne. Jeśli znasz odpowiedź, naciśnij od razu przycisk prawda lub fałsz. Prawda czy fałsz? Papier został wynaleziony przed kołem. No i teraz tak, papier czy koło? O, nie zdążyłam! Czas minął! Ach! Prawda czy fałsz? Ziemniaki sprowadzono z Irlandii. Gracz różowy... Fałsz! Niedobrze! Prawda czy fałsz? Niektóre żółwie oddychają uszami. Gracz pomarańczowy, skąd ja mogę to wiedzieć? W ogóle nie mają uszu, tak naprawdę. Brawo, zgadza się, super. Że nie mają uszu w ogóle? Chyba nas będzie podliczał teraz naszą punktację. Gracz różowy ma 16 punktów. Juhu. Gracz pomarańczowy prowadzisz i masz 20 punktów! Wow. Runda druga! Już pokażemy wam ostatnią rundę. Od teraz, gra jest ten, fascynująca. Kto pierwszy naciśnie swój przycisk, ma ten prawo pierwszy, odpowiedzieć. Ale uwaga! Odpowiada ten zawodnik, którego przycisk się świeci. Kiedy zadaje pytania, trzymaj dłonie na stole. Prawda czy fałsz? Włosy rosną szybciej, kiedy myjemy je codziennie. Nela, za szybko. Musisz poczekać, żeby gra sprawdziła, kto pierwszy, tak? Prawda czy fałsz? Mm. Mickey Mouse. Naciskasz swój guzik i czekasz. Jest zwany Topolino. Oh. Prawda! Co za pech! Straszne. Prawda czy fałsz? Żelazo jest najtwardszym naturalnym materiałem występującym na... Fałsz! Doskonale! Prawda czy fałsz? Kiwi mają skrzydła. To zdanie to prawda! Tak, kiwi to ptaszek, faktycznie. Prawda czy fałsz? Mars jest najjaśniejszą planetą na niebie nocą. Gracz pomarańczowy, twoim zdaniem to fałsz. Sprawdźmy, czy inni gracze myślą tak samo. Jeśli któryś z was uważa, że gracz pomarańczowy się myli, niech naciśnie swój przycisk. No i kto ma rację? Gracz pomarańczowy? Miałeś rację! Słuchajcie, proszę Nelu, już wyłącz grę. Słuchajcie, takich konkurencji jest bardzo dużo. Co chwilę zmieniają się reguły gry. Gra jest kto pierwszy, ten lepszy, bądź jest, tak jak wcześniej była pokazana pierwsza runda, gdzie zadane jest pytanie i wskazany gracz do odpowiedzi. Kombinacji jest bardzo wiele. My uwielbiamy tę grę, bardzo często do niej wracamy. Szczerze wam powiem, że jest to też gra na spotkania wśród dorosłych, wraz ze swoimi rówieśnikami bardzo dobrze się bawimy. To co, tymczasem bardzo gorąco was pozdrawiamy, zapraszamy na nasze kolejne filmy i do usłyszenia!